20 wieków temu wstecz Bóg spełnił prośby, modłów jęk. Wśród ludzi stanął Jego Syn, co Bogiem będąc, świata Panem, z Maryi Dziewicy ciało wziął. Stał się podobnym nam człowiekiem, by przez swą mękę, krew i rany, przez śmierć krzyżową, bólu moc, przebłagać Ojca sprawiedliwość, pojednać z niebem Ewy dzieci, raju odewrzeć nam podwoje. O szczęsna chwilo, stokroć szczęsna, gdy wiecznej śmierci wrota pękły, człowiek znów dzieckiem Stwórcy miłym. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci. Nauczycielu dobry, proszę, wejdź do mego domu. Dawno pragnąłem gościć Cię u mego stołu. Pozwól swym uczniom spocząć pod mym dachem. Pokój temu domowi i wszystkim mieszkającym w nim. Dziękuję Ci, Szymonie,
lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Dlatego miła mi i Twoja gościnność. Widziałem Cię, Mistrzu, 3 dni temu, gdyś wjeżdżał do Jerozolimy. Z jakim entuzjazmem lud Cię witał. Dziś wszyscy mówią o Tobie. Jedni wierzą, inni jeszcze nie są zdecydowani. A Tobie, Szymonie, co się zda? Mistrzu, dowiedziałam się, że Ty jesteś i przyszłam. Pokój Ci, Mistrzu, zwycięzco śmierci. Przyszliśmy całym domem pokłonić się swemu dobroczyńcy. Pokój Wam, przyjaciele. Błogosławieństwo Boże nad Wami. Jaki miły zapach. To jest olejek szpikanardowy. Bardzo drogi. Gdyby ten był prorokiem, przecież by wiedział, kto i jaka jest ta niewiasta, która się go dotyka. Że jest grzesznicą. Szymonie, mam Ci coś powiedzieć. Mistrzu, powiedz. Pewien wierzyciel miał 2 dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. A kiedy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Jak myślisz, któryż będzie bardziej go miłował? Mniemam, że ten, któremu więcej darował. Dobrześ rozsądził. Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do Twego domu. Nie dałeś mi wody na obmycie nóg moich, a ona łzami swymi nogi moje obmyła i włosami swymi je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ta, odkąd weszła, nie przestaje całować nóg moich. Nie namaściłeś oliwą głowy mojej, a ona olejkiem stopy moje namaściła. Przeto powiadam Ci, odpuszcza się jej wiele grzechów, bo wielce umiłowała. Komu mniej odpuszczono, mniej miłuje. Odpuszczają Ci się grzechy Twoje. Kim jest ten, który grzechy odpuszcza? Wiara Twoja Cię zbawiła. Idź w pokoju. Czy i Wy macie coś przeciwko temu, co uczyniła owa niewiasta? Na czym było marnować tyle cennego oleju? Ja też tak myślę. Można było pieniądze za niego lepiej zużyć. Rzeczywiście niepotrzebna rozrzutność. Judaszu, czy to szczerze powiedziałeś? Za 300 najmniej denarów można go było sprzedać. A pieniądze? Rozdać ubogim. Dajcie jej pokój. Czemu jej przykrość czynicie? Wszak dobry uczynek względem mnie spełniła. Ubogich zawsze macie między sobą. I kiedy tylko zechcecie, możecie im dobrze czynić. Ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ta, co mogła, uczyniła. Naprzód namaściła ciało moje na dzień pogrzebu. Przeto powiadam Wam. Gdziekolwiek będzie opowiadana ta Ewangelia po całym świecie i to, co uczyniła owa niewiasta, opowiadane będzie na jej pamiątkę. Ale wstańmy. Już czas na nas. Dziękuję Ci, Szymonie, za gościnę. Nie Ty mnie, nauczycielu, ale ja Tobie winienem dziękować. Twoje nawiedziny to zaszczyt dla mojego domu. Wiecie, że za 2 dni będzie Pascha, a Syn Człowieczy będzie wydany, aby był ukrzyżowany. Ale nim się to stanie, pragnę jeszcze z Wami spożyć Paschę. Piotrze i Janie, idźcie i przygotujcie wszystko, abyśmy spożywali. Panie, gdzie chcę, żebyśmy przygotowali?
Oto gdy wejdziecie do miasta, spotkacie pewnego człowieka niosącego dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę. Gdzie jest izba, abym mógł spożyć paschę z uczniami moimi? A on wam wskaże wieczernik, wielki i usłany, i tam przygotujcie. Pobłogosław nam, Panie. Błogosławieństwo Boże niech będzie z wami. Oddaję was Ojcu, Mario, Marto i Łazarzu. Zdawało mi się, że wykorzysta swoją cudowną moc, że ogłosi się władcą, że odnowi dawne królestwo Izraela. A wtedy my, jego najbliżsi uczniowie, bylibyśmy jego ministrami. Lud go uwielbiał, pobiegłby za nim. Wystarczyło tylko jedno słowo z jego strony. W ostatnią niedzielę była świetna okazja. Sam podniecałem zapał tłumu. Nie skorzystał ze sposobności, która więcej może się już nie nadarzyć. Teraz ciągle tylko powtarza coś o rozłące śmierci, krzyżu. Nie. To jest dla mnie niezrozumiałe i pociągające. Muszę odłączyć się od tego towarzystwa na czas, póki jeszcze nie jest za późno. Tyle, zaledwie tych kilka denarów dorobiłem się przy nim przez całe 3 lata. Oż, gdybym miał chociaż te 300 denarów, które ta zwariowana niewiasta zmarnowała na ten olejek. Przyjacielu! Kto ty jesteś? Skąd się tutaj wziąłeś? Też się dowiesz. Ale dlaczego, Judaszu, jesteś taki nerwowy? Czy coś cię gryzie? Czego wy ode mnie chcecie? Kim wy jesteście? Twoi przyjaciele. Wy? Moimi? Przyjaciółmi? Ależ ja was nie znam. Nie szkodzi. Wystarczy, że my cię znamy. Zdaje się, masz jakieś zmartwienia. Zmartwienia? A co mam do moich zmartwień? Judasz, nie bądź taki nerwowy. Przecież możemy pomówić spokojnie. Chcę zaznajomić z twoim mistrzem. Z moim mistrzem? A na co wam to potrzebne? Po coście tu przyszli? Nie bój się, Judaszu. Jesteś między swoimi. Możemy cię nawet odprowadzić do miasta, jeśli zajdzie taka potrzeba. Chcecie mnie aresztować? Jeszcze nie, Judaszu. Jeszcze nie. Ale jak się miała twój mistrz? Dlaczego nie poszedłem sam? Właściwie to już dawno odłączyłem się od niego. Nie zgadzamy się. Kręcisz, Judaszu! Przecież dopiero 2 dni temu widzieliśmy cię przy nim. Tak głośno krzyczałeś Hosanna. Tak wam się tylko zdawało. A może to nie byłem ja? Judaszu, powiem ci prawdę. Żal mi ciebie, chcę ci pomóc. Johanna, nie! Czy warto mu pomagać? Chodź za Nazaryczykiem! Niech więc taki sam los go spotka jak tamtego! To już było dawno temu! Ja nie jestem jego przyjacielem! Ja nie mam z nim nic wspólnego! Nikt z nas to nie uwierzy! Za wykroczenie przeciwko zakonowi mojżeszowemu! Odpowie on! I wy wszyscy! I ty! Czego wy ode mnie chcecie? Ja
sam jak i wy. Kto nas nazwał obłudnikami? Wężami? Plemieniem jaszczurczym? Grobami pobielanymi? To nie ja! Ale ty za to wszystko odpowiesz! Ja nie jestem ty. Judasz. Mówiłem ci, że jestem twoim przyjacielem i chcę ci pomóc. Naprawdę? No, to pomóż. Widzisz, co ci grozi. Niebezpiecznie jest zadzierać znak. Ale jeśli będziesz roztropny i mnie posłuchasz, starszyzny, doska nie tylko. Ale owszem, nagrodzi cię. Jak to nagrodzi? Nie słyszałeś zapewne, że Sanhedryn wyznaczył nagrodę temu, kto wskaże, gdzie przebywa podczas nocy Jezus z Nazaretu. Ty możesz zdobyć tę nagrodę. No, decydujesz się? Czy mam dać? Straż by cię związała. Judaszu, to ostatnia okazja. Decyduj się. Hej, Ezra! Oj, bachuchu! Dobrze, ale czy ty mogę być pewny, że nic mi nie będzie grozić? Tak, ale musisz nam zaraz powiedzieć, gdzie będzie przebywał twój mistrz jutro o tej porze. Ale nie wiem! Ale mogę się dowiedzieć. A jak wysoka nagroda? No widzisz, zawsze uważałem cię za człowieka praktycznego i dziwiłem się, że przystałeś do Nazarejczyka. Dużo ci z tego przyszło. Zarobiłeś co? Niewiele, a właściwie nic. On nie ma bladego pojęcia o pieniądzach. To fantasta. Przydałby ci się grosz. Ty nie potrafisz żyć samym powietrzem jak on. No, decydujesz się? Prędzej. Czekamy! No dobrze, ale czy będę wiedział? Bez żadnych zastrzeżeń. Wskażesz nam, gdzie Nazarejczyk zatrzyma się na najbliższą noc, czy nie? Grosz jest zawsze potrzebny. Kiedy mam dać odpowiedź? Zaraz. Zdecydowałeś się? Tak, ale należy mi się wyznaczona nagroda. To do mnie nie należy. No, jak będzie? Bądź spokojny, ja za to ręczę. Judaszu, zobowiązujesz się więc, czy nie? Wskaże się mistrz. Zatrzyma się na najbliższą noc. Dajesz rękę? Dajesz rękę? Daję! Judaszu, nie pomyliłem się. Zaraz dam znać Kajfaszowi reszcie rady. Czekaj tu na nas. Zakończy te zwara, to dobrze! Kończy lepiej! Porozumienia! Musimy to wskazać! Jedna to blisko! Skapłan! Arcykapłanie, oto ten człowiek, który zobowiązał się wydać Nazarejczyka w nasze ręce. Jakie twoje imię, człowieku? Judasz. Pochodzę z Kariotu. Znasz Jezusa z Nazaretu? Znam go dobrze. Arcykapłanie, to jeden z jego 12 uczniów. I przestępowałeś jak on prawo mojżeszowe? Ależ nie! Ja jestem prawowiernym Izraelitą. Ja już dawno od niego odszedłem. Musisz dać dowód, żebyśmy mogli ci uwierzyć. Czy pamiętasz coś ostatnio? Przyobiecał temu członkowi rady?
Tak, arcykapłanie. Rada jest skłonna przyjąć twoją usługę. Jutro wieczorem masz wskazać naszym ludziom, gdzie przebywa Nazarejczyk. Jeśli wywiążesz się z tego zadania dobrze, gotowi jesteśmy zapomnieć ci, że byłeś jego zwolennikiem. Zapomnimy. I tylko tyle? No, przecież była obiecana nagroda. Nagrody żądasz? Dostaniesz i nagrodę, ile chcesz. No, wyświadczam wam wielką przysługę. Powinniście to docenić. Ile wart ten Nazarejczyk? Prawo mojżeszowe wyznacza cenę. Za niewolnika płaci się 30 srebrników. Słusznie, słusznie! Fałszywy prorok! Nie wart więcej niż niewolnik! Dostaniesz 30 srebrników. Judaszu, to duża suma. Żebyś nie miał wątpliwości, wypłacimy ci je zaraz. Pierwiej jednak musimy ustalić sposób, w jaki wydasz go w nasze ręce. Czy pomyślałeś już o tym? Tak. Najbliższej nocy przyprowadźcie mi kilkunastu uzbrojonych ludzi. Ja zaprowadzę ich, wskażę, który to jest, ale więcej mnie już nic nie obchodzi. Reszta będzie należeć do nas. Johananie, wypłać mu srebrniki. Judaszu, widzę, że lubisz pieniądze. Tak, pieniądz to dobra rzecz. Judaszu, czy ty nie wstydzisz się dotykać tych pieniędzy? Sprzedajesz człowieka, który ci tylko dobrze czynił. Zapłata niegodziwa pali ręce i duszę. Judaszu, nie bądź głupi, trzymaj pieniądze, które ci daję. Trzymaj! Czy może rozmyśliłeś się? Dałem słowo i zamierzam go dotrzymać. Nie obawiajcie się. Na pieniądzach nie jest napisane, skąd są i za co. Są tak samo dobre, jak każde inne. I wcale nie czuję, żeby mnie paliły. Czcigodna rado, nie działajmy nierozważnie. Jezus z Nazaretu nie popełnił takiego przestępstwa, które by na śmierć zasługiwało. Jak wiemy, wszystkim dobrze czynił. Chorych uzdrawiał, głodnych karmił. Życie przywracał. Sprawa Łazarza jest nam dobrze wszystkim znana. Sam byłem świadkiem tego niezwykłego zdarzenia. Widzę, Józefie i ty, Nikodemie, że sumienia wasze oziębły w gorliwości o prawo pańskie. A gwałcenie sabatu? Gwałcenie są! Przekraczanie przepisów o czystości rąk i naczyń. To już nie dla was nic nie znaczy? A te rzekome cuda to spółka z księciem szatańskim. Człowiek grzeszny nie może czynić cudu. A czy wy wiecie, kim jest Jezus z Nazaretu? On bluźni, podając się do świętej niż zwykłego człowieka. Ale uczynki jego nakazują wiarę. Od kiedy dostałeś się uczniem Nazarejczyka? Jestem wyznawcą prawdy,
i sprawiedliwości. Występujesz przeciwko prawowitej władzy Izraela. Powinienem cię usunąć z rady, której jest... Usunąć go! Usunąć go! Sam się z niej usunę! Nie chcę karać krwią i sumienia krwią sprawiedliwego. Precio! Niech noga twoja nie postoi w synagodze! Niech prawowierny Izraelita nie otworzy ciebie ust swoich! Niech będzie błogosławiony, kto cię przeklinać będzie! Gorsze przekleństwo spadnie na was, którzy bierzecie na siebie krew sprawiedliwą! Nie bój się! Nie zaszkodzi nam, ani dzieciom naszym! Józefie! Ja z tobą! Idźcie za swoim fałszywym prorokiem! Bogiem cię świadczę, moje ręce są czyste od tej krwi, co ją przelać macie! Precz! Precz od serca! Nawet członków rady nie można być pewnym. Oto to sprawił Nazarejczyk! Ludzie, działa ta sprawa! Widzicie? Wrogu wami i we własnym domu. Musimy działać przez ogień. Nie możemy go uśmiercić bez sądu. Oskarżono by nas o gwałcenie prawa. Rozprawę zrobimy według wszelkich formalności. Potrzeba znaleźć świadków jego przestępstw. Świadków my zbierzemy. Będą odpowiednio przygotowani. Dobrze, Johanna, zajmij się tą sprawą. A kto pójdzie po Nazarejczyka? Nie wiadomo, co się może zdarzyć. Potrzeba, aby ktoś tym kierował. Jarcy kapłanie, chyba mi ufasz. Ufam ci, Natanie. Rzeczywiście. Wyglądasz, jakby wykonywanie egzekucji było twoim zawodem. Tak. Jutro przed północą członkowie rady niech zbiorą się u mnie. Hasło? Śmierć Nazarejczykowi! Śmierć Nazarejczykowi!